No, do sopaczki. Ja wczoraj zrobiłem to, poprałem. Tak, pewne rzeczy trzeba będzie powyrzucać. O, chciał przejdę, bo jak byłem wczoraj, tutaj byli też widzowie. Przywitali się ze mną. O, a tutaj piwo schowałem. Tu zabrał. Żubra właśnie dla. Tego dla człowieka, który po prostu pomógł. Chciałem właśnie zobaczyć. No wczoraj pokazywałem. Ja nic tutaj nie będę robił już. A przygotowałem właśnie sobie śniadanie. Zupę pomidorową. To nie sprząta. Tu widzicie. O, koszulkę. Wczoraj też mu wyprałem, bo chciałem to poprać, a on mówi, że a ja komunistyczne, on sam w koszulce taki chodzi. To ja się zamieniłem z człowiekiem. Patrz, czy suche. Jest wilgotne. Idę na śniadanie. No widzicie. Chcę się mnie pozbyć. No to mu powiem. Dla Andrzeja, właśnie dla Krzyśka, co kosił trawę, to myślę kupię. Ale... zabrał je. Wysądzisz. No widno jest, ale chłodno. Patrzyłem w pogodę, to tylko 4 stopnie. No i światło te. Mam pomidorówkę. Z żółtym serem. Wczoraj kupowałem. Ale to... on powie na to. Ja dla człowieka, który kościół trawę kupiłem, piwo, jak będzie przyjedzie następnym razem, to mu w jakiś sposób oddzięczę się. Ale to jest cały Krzysztof. No, wyszedłem na podwórku, pokazałem pogodę i co, podeszłem tam, gdzie szedłem, położyłem koło śmietnika piwo dla Andrzeja, dla Krzyśka, który kosił trawę, a ty to podprowadziłeś i schowałeś, albo sam wypiłeś. Tak się nie robi. Maszo, był widz, masz tankę, cały te... cały koszyk, ogółem truskawek zjadłeś.
Jest piwo, jest. Nie, ja nie chcę tego piwa. Ja chciałem, jak przyjedzie następnym razem, tu z tej strony trochę pokosi jeszcze i tam, co trzeba i tutaj w tym, żeby po prostu się napił, odwdzięczył się, a ty ogółem po prostu... Ja dam dla Andrzeja. Nie, to ja chciałem dać. Ja nie chcę. Ty jesteś pazerna, ogółem świnia. Tak mogę powiedzieć. Sobie zdrówkę. Śniadanie. O, właśnie kupiłem. To tak szybko pojechał. Już mi pół na pół. No, takiego czegoś nie ma u niego. To się okaże. Ja tutaj nie muszę mieszkać. Ja na całe dni tu nie znikam. Wczoraj mi 2 godziny nie było. A jechałem, co pokazywałem ten sklep, to właśnie tam kupiłem papierosy. Całe te myślę, o, to sam raz, może w poniedziałek, we wtorek będzie wracał z pracy z Krzyśkiem, to ogółem mu przeznaczę piwo. Ale co tam? Dzisiaj pierwszy dzień dziecka, czerwiec. Pozdrawiam wszystkich dzieciaków. Piszą z chlebkiem. To ja kupuję, ja chcę przeznaczyć, a ty zabierasz. Wszystko zabierasz. Ja nie zabrałem, tylko... Ja nie jestem... Przepraszam bardzo, ja nie jestem tutaj w więzieniu. Ja mogę sobie wyjść w każdej chwili. Mam 46 lat skończone. Nie jestem małym dzieckiem. Z nosełkiem. O. No to położę. O. No kupowałem. W lodówce było. Tak, wszystko mi dziękuję. Nową lodówkę kupił. Wszystko kupuje, a on ma ogólnie w dupie. Ja nie muszę tego kupować, bo ja tutaj mieszkać nie będę. Okaże się na sprawie. Trzy lata za światło. To ile? Samochód, lodówka, okno, nie okno. Całe to wszystko ja wydaję. W jaki sposób zarabiam?
na jakieś swoje życie, na wydatki, a po prostu ktoś cicho. Tego nie szanuje. Cicho! To dobranoc. Monika z Krakowa napisała: opisz dom czym prędzej. Ja pierdolę twój dom. O. Tutaj nigdy w życiu nie będę mieszkał. Kto ty za... Ale ja byłem, przepraszam bardzo, ja byłem zamordowany, bo ja tam terapię, ja miesiąc czasu jeszcze mieszkałem. Podtrzymaj się, że ona jest... Zamknij to kurwa dupę! Posłanką. Co ona jest? Posłanką. No. A ty prezydentem. Podtrzymaj się. Nie, to ja wyłączę, nie będę... Już się chce mi się jeść. Chcę zjeść śniadanie. A ty Dani? Ty jak wariat się zachowuje. Maile wysyła. Maile, ta sra. No to właśnie pójdziemy. Ja pierwszy muszę do banku i do księgowego zawieźć papiery, żeby odliczył. Ja przyjadę i od razu po prostu idziemy razem na komisariat do dzielnicowej. I się okaże. Ja nie muszę cię tutaj karmić. Ja nie jestem twoją rodziną. Dobra, pokażę oserek, bo to jest przykre. Śniadanie jeść i kłócić się. O, był, tak samo mogę powiedzieć, był Paweł z Knyszyna i powiedział Jacek, że ja z Pawłem z Knyszyna ja piłem alkohol. Ja wtedy chyba dwa tylko piwa wypiłem, a po prostu, że on mnie zawiózł, Paweł Smyszyna, że zawiózł na komisariat, że po prostu mnie, żeby mnie zabrali na wytrzeźwiałkę. Że mnie zawiózł? Nie, zawiózł na, on na komendę. Mówi, to on alkohol wypił, był pijany i to powiózł. Oto śmiechu warte. To właśnie Jacek tak powiedział. No, no tak powiedział. Że mnie zawiózł na komisariat. Żeby ja powiedział, że ty pijany. A co? Ja wychodziłem normalnie cały ten, ale byłem tam mile mnie przywitali, ja cały te. Ja po prostu byłem o tutaj chyba o 9 mnie zabierali, a pół do 6 rano wypuścili i przyjechałem taksówką do domu. To właśnie chcę wam powiedzieć. Dobra, będę kończył, bo będę spożył posiłek, bo ten już dobry. Mi się nie chce jeść. Ja przyklinam tą osobę, jak ona tak traktuje. Proszę mi oddać za samochód. Ja ci kupiłem samochód. Masz Opla? On dobry jest. A kupiłem ci Passata i rozbiłeś. I dokumenty nie ma i na tym stoi. No, na szrocie. Jeszcze zapłaciłem za lewetę. No widzicie.